Sfejkowano było Blue na początku gry. O, popatrz, Kasady wchodzi! Pierwsza krew! Wow! First Blood! I to jest First Blood nie dla byle kogo, bo... Zawodników jednak dwa flesze i nic z tego więcej mi nikt nie, ale jest tu Jarvan! Coś mogą podziałać! Oj, i trafiony katalizator na dwóch zawodników i Kaisa dobija jednego, a teraz drugiego zawodnika, przy czym zgarnia double killa. Rozpędziła się teraz drużyna czerwona, mogłoby się wydawać, że to zagranie dżunglera drużyny niebieskiej będzie faworyzowało. Jeszcze tutaj Kane przychodzi jakoś odzyskać tę przewagę, którą... jednak na spokojnie nie. Pomaga mu na pewno tutaj Phase Rush, ale Kane znowu na środkowej alejce, Kasadin w tarapatach, użyty ultimate przez Kane'a i pierwszy kill, drugi kill dla drużyny niebieskiej i oczywiście drugi dla Kane'a. Okej, okay, jednak ukazuję. Ale to jest akcja na dolnej alejce, Nautilus tutaj wyłapuje Morganę i najprawdopodobniej będzie to 100% zabójstwo dla Kajsy i teraz, czy będzie trafione W przez Kajsę? Czy będzie to zabójstwo? Ale przenosimy się od razu na dolną alejkę, gdzie to właśnie Nautilus wyłapuje tutaj Morganę, a Draven jest cały czas obijany przez Jarvana, przez Kajsę, no i czwarte zabójstwo na koncie tego AD Carry. Czy będzie Voice Seeker ściągnięta przez Nautilusa? Wow! Okej, okay, wywróci się Nautilus i ostatecznie drużyna niebieska bierze tego killa, ale odpowiadają momentalnie na topie z Heraldem i możliwe, że tutaj będą się mogli pokusić o zanurkowanie tego Ryza. Nie, jednak nie. To jest teleport wynik. Do Ryza, Morgana w tarapatach. Okej, okay, Blackshirt jest niedostępny, Morgana będzie miała duży problem, żeby wyjść z tej sytuacji. Tak jest pytanie, kto weźmie to zabójstwo, będzie to Demoncior. I cofa się Draven bezpiecznie, on przynajmniej bezpieczny, ale widzimy, że... Możemy zawsze się o takie coś pokusić. I właśnie o tym mówiłem, Echo został tutaj wyłapany przez Nautilusa, jednak szybko ucieka, no a Kane, 1vs5 wchodzi, czy przeżyje w ogóle z tej sytuacji? Nie! I Kasadin z kolejnym zabójstwem na swoim koncie. Kane nie jest w stanie wejść, jeden na jednego, ale Draven teraz wyłapany, jednak szybki Blackshield zagrany, ale niestety Kajsa posiada tyle obrażeń, że nic jej nie powstrzyma przed zabiciem Dravena. No i siódme zabójstwo na jej koncie. Zagrodzić, ten Aatrox nie będzie posiadał tyle obrażeń, żeby móc zabić swoich przeciwników. No i teraz będzie walka 3 na 4, z tego co widzimy, Jarvan tutaj wskakuje ofensywnie, dwóch zawodników zagrywa kataklizm, jednak... Ale Kajsa strzela. Kajsa tutaj ofensywnie bardzo w Kane'a, jednak Echo dokonuje tego, czego by chciała bardzo jego drużyna. Aatrox tutaj nie zginie, posiada swojego ultimate'a zaraz po zdobyciu asysty, ale to Kasadin jest w stanie uciec po raz kolejny w tym meczu. No i drużyn czerwony, to tylko Kajsa posiada te kile. Oczywiście Kasadin, jak i Ryze wyskalują się w czasie, ale o tym może za chwilę, bo Kajsa właśnie na górnej lejce atakuje Echo i to Kasadin zgarnia tego killa midlanera drużyny niebieskiej. I wyłapywany. I jeszcze wchodzi tutaj Kajsa ofensywnie w Morganę i Katjan Rain łapie ją po fleszu przez ścianę. Baron możliwe, że będzie podejmowany, szczególnie że Aatrox jest na dolnej alei, dysponują swoją teleportacją i jeżeli chcą pomyśleć o tym, żeby do tej gry jakoś wrócić, to będą potrzebowali teleportacji od Aatroxa. Whirling Death zagrany. Ale łapany jeszcze Kane przez Nautilus, ale to było świetne po prostu. A gdzie jest Puszek w tym momencie? Ryze Puszek jest na dole, już nic nie zrobi. Jeden na jeden z Dravenem. O, i drużyna czerwona. Czyli Flippy odjeżdżają tutaj od przeciwników, wzięli te trzy zabójstwa w tym teamfightie. Ale chcieli wchodzić na środku, bo wiedzą, że ta Kajsa nie jest w stanie zrobić naprawdę duże obrażenia, ale bardzo dobrze skontrowany przez... To jest Kane wyłapany przez Nautilusa, okay. No i jak bardzo dobrze wiemy, szybkie. Po stunie Kajsa jest w stanie użyć swojego ultimate'a, doskoczyć do przeciwnika, no i z tymi przedmiotami, jakie posiada. Będzie formalnością. Pytanie, czy oni będą chcieli to kończyć? To jest moje pytanie. Wydaje mi się, że mogliby, na pewno kiedy Nautilus wyłapuje w taki sposób Morgany, jednak Redemption ratuje tego zawodnika. Oj, no i teraz problemy. Kasadin bardzo mocno obijany, Echo zagrywa tutaj swojego ultimate'a w jego stronę, no i spalony został Gia, ale Kajsa cały czas strzela w jednego, w drugiego przeciwnika. Kane szybko wchodzi w nikę i co on robi, jakie obrażenia! I teraz mogą coś tutaj jeszcze podziałać zawodnicy drużyny niebieskiej, jednakże tylko trzech zawodników dostępnych, no i w sytuacji 2-1. Gdzie to Kane tym razem zgarnia dodatkową ilość złota. To ja ci się jak najbardziej przyda. Ale teraz Kane znowu w tarapatach, bo został wyłapany przez Nautilusa, jednakże to Echo będzie musiał tutaj zapłacić za błąd swojego towarzysza z drużyny, no i w deficycie to on upada. Zmierzają gdzieś w okolice górnej alejki, gdzie będą w stanie kolejną wieżyczkę zabezpieczyć. Nie ma już... Uuu, szalcie z obrażenia, no jest 3v1, Kajsa co robi? Aatrox nawet...
nic nie robi swoimi obrzeżeniami, jednakże w końcu upada ta córka Kasadina wraz z swoim ojcem. Co się wydarzy? Tak, to było pierwsze Q, ale nie, Rice po prostu odchodzi na nogach, jednak teraz w tym momencie flashuje, jeszcze tam było zagrane Redemption, ale to jest teamfight dla drużyny chyba niebieskiej! Aatrox! Tyle zadaje obrażeń Jarvanowi, że on upada wraz z Rice'em, których zabija Kayn, no i teraz biedna puszka Nautilus musi uciekać, flashując przez ścianę, jednak kotwica zagrana też do ściany, no i teraz Aatrox wraz z Kaynem nie mają nic do powiedzenia, mogą jedynie zadowolić się tym Control Wardem. To jest na pewno ogromny komfort. Podchodzi Kayn, i zostaje zburstowany w sekundę w darmowy Baron Nashor dla drużyny czerwonej w tym momencie. Vitora, Kayn wchodzi, podbita Kai'Sa, zobaczymy co się tutaj wydarzy, podchodzi Draven jeszcze tego wszystkiego, podbicie od Nautilusa, wchodzi Aatrox. Cały ten teamfight, Aatrox momentalnie zburstowany, to będzie chyba koniec, bo Flippy po prostu przejeżdża się po zawodnikach, jeszcze Realm Ward użyty, Morgana wymazana z mapy, to jest ace, triple kill dla Ryza, ten, który był niewidoczny w tym meczu teraz. Wow! Flippy bierze w gładki sposób tę rozgrywkę, 28 minut im to zajęło, faktycznie trochę więcej, bo było trochę pauz, ale nie ma to znaczenia, Flippy zwycięzcą pierwszego meczu dzisiaj w kolejnej kolejce Ligi Grimoire.